raz pierwszy. Cześć, witam Was w kolejnym moim filmie. Z nad wody oczywiście, piękna pogoda. Jest to mój drugi tydzień urlopu, także jeszcze kilka dni i wszystko to dobre to się szybko skończy, ale póki co cieszę się tym, co jest teraz. Teraz właśnie jestem nad wodą, no i mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się coś fajnego złowić. Wybrałem się nad rzekę Prosnę. Dzisiaj penetruję taki nowy odcinek rzeki, na którym wcześniej nie byłem, nie dotarłem tutaj z wędką. Pewnie ma około kilometra, także około kilometra będę miał do przejścia, do dojścia do tych moich takich miejscówek, które już widzieliście wcześniej w moich filmach. Czy będę jeszcze miał czas na to, by obrzucać te, jak to się mówi, bankowe miejsca, nie wiem. Zobaczymy, co się tu wydarzy. Jest tutaj naprawdę kawałek bardzo fajnej wody, kręci miejscami, także naprawdę bardzo fajne miejscówki, by dorwać jakiegoś klenia, a może inną rybę. Zachęcam Was również do właśnie śledzenia moich social mediów. Tam na bieżąco staram się przede wszystkim na Instagramie publikować takie moje fotorelacje, fotografie z moich wypraw wędkarskich i nie tylko. Także śledźcie mojego Instagrama, zróbcie to teraz, obserwujcie go. A ja tymczasem zabieram się za wędkowanie. Jest już po godzinie pewnie 12. Także zapraszam Was do dalszego oglądania. Mam nadzieję, że zobaczycie dzisiaj coś fajnego na moim filmie. Pierwszy jazio. Pierwszego jazia w tym roku na spinning. Ale piękny. Piękna ryba. Mam jazika. Słuchajcie, jazia na prośnie na spinning. No jest to mój pierwszy wyjęty jaś, bo już miałem na wędce jazia z prosny, ale się... O, żeś zażar, daj to. Ale żeś go mi tu zażar. 30 centymetrów, ale... Nieładnie. Cały jest zakrwawiony. O, żeby to przeżył. Mam nadzieję, że nic mu nie będzie. Muszę go wypiąć. Ojejej. Daj to. Aj tego woblera. Będzie chyba żył. Dobra, muszę go opłukać najpierw. Czekaj rybko. Mhm.
kolejna fajna miejscówka. Musiałem troszeczkę w te trzciny wejść, także w myśl tego, co opowiadałem wam w ostatnim moim filmie poświęconym kleniom, bo właśnie dzisiaj interesują mnie klenie. No jak widzieliście, już udało mi się złowić dzisiaj, no i powiem, dla mnie niespodzianka, bo pierwszy mój jaś na spinning, na tego woblerka wyskoczył. No musiałem z tych rzutów kilka oddać. No i słuchajcie, uderzył. Ładny taki 30-35 cm. Ładny jazik. Naprawdę dla mnie bardzo, bardzo miła niespodzianka. No dzisiaj nastawiam się oczywiście też na klenie jako główny mój cel. Miały być okonie, ale przyznam się, zaspałem. Miałem jechać na zaporówkę, no i niestety zaspałem. Dlatego po śniadanku, tak bliżej południa, wyjechałem nad Prosnę połowić kleni. Jak na razie klenie nie wychodzą, ale tak naprawdę jestem na początku swojej dzisiejszej wędrówki wzdłuż rzeki. No i mam nadzieję, że jeszcze coś uda się złowić. Ale ten jaś naprawdę mega mnie ucieszył i naprawdę już ten dzisiejszy dzień będzie dla mnie naprawdę bardzo fajny. Bo pierwszy taki jaś, ja miałem już jazia na spinningu, na tym, ale pod nogami mi spadł. Później już jazia nie uświadczyłem więcej na spinningu. A tu dzisiaj taka niespodzianka. Kolejne miejsce. No i słuchajcie, w myśl tego, co mówiłem wam ostatnio, łowiąc te ryby, tak jak mówię, maksymalnie cicho, dlatego staram się mało gadać do tej kamery. Raczej koncentruję się dzisiaj na rybach. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze coś złowić i to zobaczycie. Także ja schodzę, bo muszę troszeczkę niżej teraz zejść. Są to takie czasami miejsca dosyć takie niebezpieczne. Trzeba bardzo, bardzo uważać. Można natrafić na jamę bobra. Zdarzyło mi się już kilka razy prawie po pachy wpaść w taką jamę. Na szczęście dla mnie kończyło się to po prostu troszeczkę takim strachem. Raz taką delikatną kontuzją, troszkę się ponaciągałem, no ale to było w tamtym roku. Jak na razie w tym roku udaje mi się omijać te dołki. No i słuchajcie, kolejny kawałek fajnej tutaj wody, fajna miejscówka. Spróbuję dostać się tam na w dół, takie, ja wiem, 2,5 metry, taka tu skarpa teraz jest, muszę zejść, no i zobaczymy. Obławiam woblerkami, głównie dzisiaj takie woblerki, można nimi smużyć, one schodzą gdzieś tam, ja wiem, do 0,5 metra nie więcej, te woblery. Można nimi smużyć. Są to woblerki z AliExpress. Bardzo fajne Banshee woblerki, które dają mi ryby tutaj, słuchajcie, za każdym razem, kiedy jestem. A jak na razie niezawodny kolorek, ale będę dzisiaj kombinował. Porzucam tutaj jeszcze. Jeżeli nic nie wyjdzie, no to szukam jakiegoś koloru. Może jakiś inny kolor zacznie tutaj lepiej kusić te ryby. Słuchajcie, bardzo fajny odcinek rzeki, ale mam tu gałąź nade mną. Nie wiem, jak tą gałęzią uda mi się tutaj, z tą gałęzią tutaj rzucać. No, troszeczkę biednie ten rzut, ale fajne miejsce. Zmienię teraz woblerka. Naprawdę kolor świetny. Dał mi już kilka kleni i tego jazia. Taki fiolet. Naprawdę w wodzie takiego chrząszcza przypomina. I naprawdę
kapitalny kolor, no i daje fajne ryby, ale dzisiaj coś jak na razie poza jaziem słabo coś tutaj reagują. Dam teraz takiego czarnego z pomarańczowymi takimi kropkami. No i spróbuję coś wyłuskać. A trzeba szukać tych kolorów. No jest troszeczkę tych woblerków. Jest czym kusić te ryby. To słuchajcie, pierwszego klenika, taka dwudziesteczka, na woblerka widzicie ten seledynowy, ze środka wody wystartował jak rakieta. No i druga rybka dzisiaj, taki kleniczek. Mam nadzieję, że będzie zwiastunem na jego mamusie i tatusia. Wujka, ciocie, dziadka, babcie, słuchajcie, na te ryby poluje. No i zobaczymy, co dalej. Wypuszczam go, niech się nie męczy. Idealnie rzucone. Pytamy, czy stoją to ryby. Mam rybę. Nie wiem, co to jest. Być może okoń. O, wreszcie. Dzisiaj pierwszy okoń. Kolejna dzisiaj rybka. Tym razem taki garbusek z 17-18 cm. Na woblerka skusił się. Od razu po ataku czułem, że nie jest to kleń. No i mam pierwszego dzisiaj okonka. Dobra. Wypuśćmy rybkę, żeby nie męczyć jej. Niestety też wysoki brzeg, więc musisz lądować na główkę. Muszę ominąć kawałek rzeki, bo tutaj dojście jest po prostu niebezpieczne. Nie będę ryzykował. Nie chciałbym się skąpać z tym całym ekwipunkiem, który mam przy sobie. Jest też trochę elektroniki. Ale może tutaj, w tych pokrzywach, tylko czy też... Tu jest półka. Dobra. Spróbuję tutaj się przedostać tam pod to drzewo. O kurde, no widzicie? Od razu gdzieś spadłem. O pany. Tu jest dziursko. Nie ryzykujemy. No niestety, szukamy jakiegoś miejsca, gdzie mogę dojść i oddać spokojnie życie.
No i słuchajcie, kolejne miejsce, tym razem udało się, jest, chcę wam pokazać, plenik, takich powyżej 20 cm, no ale dzisiaj drugi. Fajna rybka. Kończę już dzisiaj tę moją wędrówkę po prośnie, po tym nowym kawałku wody, na którym wcześniej nie wędkowałem. Słuchajcie, no pogoda piękna, naprawdę przecudna. Momentami tylko ten porywisty wiaterek taki się zbiera, ale można było sobie powędkować. Cieszę się ogromnie, że udało mi się coś złowić. Nie były to giganty, nie były to jakieś wielkie ryby, ale cieszę się, że w ogóle udało mi się dzisiaj coś wyłuskać z wody. Był jaś, były dwa klenie, był okoń. Także taki przekrój gatunków, które generalnie mnie w tym okresie interesują. W najbliższym czasie planuję wyjazd na okonie. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić z tego jakiś fajny materiał i że ten materiał właśnie pojawi się teraz, w tym czasie, w którym publikuję te filmy. Jeżeli film wam się podobał, to oczywiście nie zapominajcie o tych łapkach. No i subskrybujcie kanał, to oczywiście dla nowych widzów, jeżeli jeszcze tego nie zrobili. No, mam nadzieję, że ta regularność teraz wróci na właściwy tor i już do końca tego sezonu będą te filmy w miarę regularnie moje wpadały na kanał. To tyle, bo już telefon mi się rozdzwonił, szukają mnie w domu. Także jeszcze raz dzięki za to, że jesteście, że oglądacie moje filmy. Oczywiście zapraszam was do kolejnego odcinka, który mam nadzieję już wkrótce. A tymczasem do zobaczenia. No i oczywiście powodzenia nad wodą dla tych, którzy regularnie machają wędą. Bo w myśl zasady machaj wędą, to i ryby będą.